biorąc pod uwagę to, czego nas uczą na lekcjach, to pytania były bardzo łatwe. Po 25 latach matematyka znów na maturze. Prawie 40 tysięcy małopolskich uczniów pisało dziś próbną maturę z matematyki, bo w maju po raz pierwszy po 25 latach matematyka będzie obowiązkowym przedmiotem na egzaminie dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna stanęła na wysokości zadania i w ostatniej chwili zdobyła pieniądze dla egzaminatorów. Łukasz sobie szkoda. Dochodzi dziewiąta. Uczniowie z niecierpliwością czekają na pierwszą po 25 latach maturę z matematyki. Na razie tylko próbną. Wszedłem na luzie, myślę, że na luzie napiszę. Nie jest chyba jakieś straszne. I wystarczy włączyć myślenie. I będzie dobrze. Na studiach przyda się właśnie matematyka jako pewien wyznacznik wiedzy ucznia z liceum. Byłaby wyznacznikiem, gdyby odpowiednio wysoko ustawiono poprzeczkę, mówią pedagodzy. Matura brzmi dumnie, ale jak popatrzyłem na te zadania, to ja ośmielę się powiedzieć, że swoją wiedzą, którą miałem po 8 klasie szkoły podstawowej, tę maturę zdałbym z wynikiem bardzo przyzwoitym. Odczucia uczniów opuszczających salę egzaminacyjną były podobne. To był niemalże jakiś kabaret, bo biorąc pod uwagę to, czego nas uczą na lekcjach, to pytania były bardzo łatwe. Dla lubiących matematykę zbyt łatwe. Według innych niepotrzebne. Za 2 lata już jej nie będzie. 2-3 lata jej nie będzie, ponieważ bez sensu jest, żeby ludzie tracili czas na matematykę. Humanistom też się przyda, przekonuje Piotr Ludwikowski z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Jest, można powiedzieć, 3 języki, które we współczesnym świecie obowiązują. Język ojczysty, język, którym się można na świecie porozumiewać i język, którym porozumiewać się można w świecie nauki, czyli matematyka. Większość dyrektorów małopolskich szkół podziela to zdanie. W naszym województwie do próbnej matury z matematyki przystąpiło niemal 70% szkół. Łukasz Sobieszkoda, Kronika.